Etihad Stadium. Cześć, to Hilbitero, witam was wszystkich w 40. odcinku Kary Liverpoolem. Cóż za okazję, żeby rozpocząć ten 40. okrągły odcinek właśnie na stadionie Manchesteru City. Wielki klasyk, wielki szlagier, wielka dramaturgia, gdyż do końca zostało 6 spotkań, a przed nami mecze z City, Arsenalem i United. Oczywiście po meczu z Trabzonsporem nasza drużyna jest bardzo świeża, gdyż tam graliśmy ustalonym składem o to najlepsze obrony Premier League. Oczywiście my na czele od początku praktycznie samego tych rozgrywek. City na trzecim miejscu. Oto skład City, naprawdę bardzo mocny skład. Griezmann, De Bruyne, Nasri, Ture. Jest Agiempok jakiś dziwny, a na ławce Sterling, Aguero. Naprawdę jest czym straszyć. No ale my oczywiście również mamy mocny skład. Tym razem nie gramy diamentem, gdyż chciałem rozłożyć moich zawodników bardziej na skrzydłach, gdyż właśnie wiem, że zespół City straszy szybkością na tych bokach i grając diamentem miałbym gorsze szanse, żeby te skrzydła zatrzymać. Oto Kevin De Bruyne i Luis Suarez. I cóż, rozpoczynamy ten pierwszy mecz dzisiejszego odcinka. Ten mecz decyduje o tym, czy wygramy ligę, bo jeżeli ten mecz przegramy, prawdopodobnie będzie bardzo ciężko tę ligę wygrać. Hendo! Suarez! Suarez! Jest! 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 1-0! Luis Suarez otwiera wynik tego meczu. Świetnie się znalazł teraz w tej sytuacji. Zastawił się z Kompanem. Jeszcze raz, zobaczmy, ta akcja totalnie odciążył Kompanego, który nie zdążył zareagować. Hart też dzisiaj nie popisał, a Luis Suarez notuje kolejne trafienie. Bardzo ważne trafienie. No, gol numer 6 w tym sezonie. Wygrywamy 1-0 na razie na Etihad. Oj, oj. Agiempong, blok Moreno. Skąd ten Agiempong się wziął, nie wiem. Ale będzie na niego trzeba uważać teraz. De Bruyne z rzutu rożnego, środkowanie, piłka odchodząca od bramki, tu jest ręka, naprawdę w tej sytuacji. Okej, okay. No dobra, Yaya Touré, rzut karny. Jednak sędzia nie chce, żebyśmy ten mecz wygrali. Zobaczmy, Yaya Touré kontra Drągowski. Yaya Touré nie trafia. Ależ dramat piłkarza Manchesteru City. Oj, piłka wraca pod nogi Iworyjczyka. Touré, Touré w polu karnym, Touré do środka schodzi, Yaya Touré, ale Drągowski broni jego atomowe uderzenie. Jeszcze raz z cornera De Bruyne, jeszcze raz piłka pod nogami piłkarza City. Jest niestety gol, to musiało się stać. Yaya Touré w końcu trafia do siatki, to jest FIFA. Piłka się musiała tak odbić od naszego piłkarza. No właśnie, że Drągowski akurat leżą na ziemi i Yaya Touré strzela bramkę na 1-1. Henderson odciążona, uwaga da Firmino, Firmino. Firmino, dobry zwód, Firmino ciąga on. I co, i rzut karny teraz dla nas, ale jaja. No i Suarez, przed szansą, żeby... Oj ludzie, nie, nie, ale tak! Luis Suarez trafia, myślałem, że to będzie inaczej zakończone. Ale teraz podburza tylko fanów do pingu, jak to Luis Suarez. Ponownie De Bruyne uderza i świetnie broni Drągowski. No Sterling się pojawi na boisku. I od razu Raheem Sterling przyjmuje piłkę i rusza. Zagrywa piłkę do Griezmana, Antoine Griezmann, pewnie zaraz zmieni go Aguero. Więc kłopoty będą nadal obecne po naszą bramką. A teraz Griezmann jeszcze, zanim na boisku jest, to jeszcze strzela bramkę na 2-2, no i właśnie, o tym mówiłem. A cała rzecz się rozpoczęła po stracie i przejęciu piłki przez Sterlinga. Brak dokładności. Choć teraz Volant, świetnie defensywa. Klisz jest zmęczony, można go minąć, mijamy go. Volant w swoim stylu, Suarez na hat-tricka, Luis Suarez! Chociaż ta bramka będzie chyba zaliczona komuś innemu. To Luis Suarez się cieszy ostatecznie z tego gola. No niestety nie będzie chyba hat-tricka, bo tam będzie zaliczony chyba samobój. Choć to nie powinien być samobój, to powinien być gol dla Suareza. I koniec tego spotkania, wygrywamy ostatnią akcją z Manchesterem City, to za niesamowity mecz. Luis Suarez z hat-trickiem, ale ostatecznie zabranym przez sędziów, gdyż ostatnia jego bramka przyznana Otamendiemu jako gol samobójczy. Ale niezmiernie naprawdę się cieszę z tego zwycięstwa. No cóż, ten mecz był naprawdę bardzo ciężki. Ciężko było grać z Manchesterem City, mieliśmy wielkie kłopoty po wejściu Sterlinga. Więcej sytuacji stworzył na pewno sobie Manchester City, ale to my wychodzimy z 3 punktami z Etihad.
Clark coraz lepiej, już 57 na jego koncie, Kent już bliski 70. I teraz czas na rewanż. Rewanż w ćwierćfinale Ligi Europy. Mamy za sobą zwycięstwo z Manchesterem City, to dlaczego by nie wygrać na wyjeździe z Trabzonsporem w Turcji i awansować do jednej drugiej finału rozgrywek europejskich. To jest skład, jaki dosyłam na ten mecz. Gramy oczywiście 4-2-3-1. Tym razem Hevedes zastępuje Skrtela w tym wyjściowym ustawieniu, gdyż Skrtel jest zawieszony. No i Markovic pojawia się z Volandem na skrzydłach, nie ma tym razem Ajba. No i tak, to jest ten mecz. Rewanż z Trabzonsporem, który na pewno zdecyduje, kto ten dwumecz wygra. Liczymy oczywiście na nasz zespół. Ale jesteśmy w ciężkiej sytuacji, gdyż pierwszy mecz zamisowaliśmy na własnym stadionie 1-1. I oczywiście to jest zły fakt, gdyż zespół przeciwny zdobył bramkę na wyjeździe, ale jak widać w pozostałych dwóch spotkaniach również padł wynik w pierwszym meczu 1-1, a w meczu Lazio z Milanem 1-0, więc te pierwsze mecze na pewno nie były objęte wielkim ryzykiem przez żadną z ekip. Oj! Pierwsza szansa dla Trabzonsporu, pierwszy alarm w postaci strzału w słupek. O! Melor! Dany! Ings! W środek bramki, prosto w kiwraka. Ale jest pierwsza okazja dla nas. I co jest? Rzut... Co? What the fuck? O co tu chodzi? Jeszcze raz, sprawdźmy. Ej. Za co to jest rzut karny? Zacznijmy od tego, że piłka, zanim Mignolet dotknął, była już na aucie praktycznie. Mignolet dotyka tutaj. No jest przed linią, nie? Ale o co tu chodzi? Przecież... To jest rzut karny. W ogóle Mignolet tej piłki nie powinien dotknąć, tylko ona powinna wylecieć za pole. A tutaj nic. Zawodnik wpada do bramki. Się nic z nim nie dzieje. No dobra, i jej nas wymnichało. Ale znowu słupek. Coś z tymi rzutami karnymi naszych przeciwników nie idzie dobrze. Ale to tylko sprawiedliwość moim zdaniem. A jeszcze kontuzja jednego z naszych zawodników, co to jest ten Mreczan. No fantastycznie, Mreczan leci do szpitala, no super. I koniec pierwszej połowy. No, jest to oczywiście lepsza pierwsza połowa niż w Liverpoolu, gdzie mieliśmy mało szans, tutaj dominujemy, ale straciliśmy już Mreczana i zostały tylko dwie zmiany i jeszcze Mreczan kontuzjowany. Gdzie tu jest faul Turasa? Się wpierdzielił w Lazara Markovicia, a to jeszcze faul Turasa był, tak? Na przywileju, no co za kebaby. No i teraz faul Volanda, no na pewno, tak. Markovic, świetnie, podanie do Volanda, Kevin Volant schodzi do końcowej linii, ale nie mam komu podać, więc ośrodkowuje Jolo. I wywalczyłem rzut karny, bo piłka trafiła kogoś w rękę, więc opłaca się czasem Jolo. No i Volant sprokurował karnego, czy spowodował karnego, więc go powinien wykorzystać, ale nie. Volant przyjmuje piłkę, Kevin Volant może szybko naprawić swój błąd przy rzucie karnym i naprawia. Kevin Volant, 1-0, na razie to my jesteśmy w półfinale. Milner wykonuje. Corner. To może być koniec tego spotkania i tak jest! Strzał głową Scotta Mellora, piłka się odbija od słupka i od pleców nieszczęśliwie interweniującego Onura Kiwraka. Jeszcze walczy Trabzonspor o bramkę honorową, zdobywa ją, ale ona nic nie zmienia. Douglas strzela bramkę, ale ona nic nie zmienia, to nadal Liverpool przechodzi do półfinału. Wow! Scott Mellor na koniec tego meczu! To był taki strzał typu, no dobra, koniec meczu, oddajmy piłkę rywalowi. Sędzia tak zaraz gwizdzie, a to nie! Co to się stało, co teraz zrobił Onur Kiwrak? To jest chyba najbardziej sensacyjna bramka w historii piłki nożnej. Scott Mellor, Onur Kiwrak, fatalny błąd. Zrobił Tomasza Kuszczaka. What? Scott Mellor strzelał najbardziej nieoczekiwaną bramkę wszechczasów. Zobaczcie na jego reakcję. Wziął, położył swoje ręce na biodra, tak popatrzył w dół. A piłka leciała, i leciała, i leciała, i leciała, i leciała. Tak wysoko, a potem nagle nawet realizator nie zdążył pokazać do końca powtórki. No dobra, wygrywamy 3-1 z Trabzonsporem, po dwóch bramkach właściwie. Po jednej bramce Mellora i jednej... A zresztą co ja to będę mówił? Sami widzieliście.
Emerson wypada nam do końca tego roku, znaczy sezonu na 8 tygodni, czyli 2 miesiące. A następny mecz to już jest półfinał właśnie. Gramy z Lazio, więc ominęliśmy i Everton, i Napoli. Ale to były jaja, jakbyśmy zagrali w finale Ligi Europy Derby Merseyside. To były naprawdę jaja. Dobra, dziękuję za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie, no i peace out. Ale to jest historia, żeby zakończyć 40 odcinek.